Ewangelia według Jana, rozdział 20. Pierwszego dnia tygodnia, rano, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobowca i ujrzała odsunięty kamień od grobowca. Przybiegła do Szymona Piotra i do innego ucznia, którego miłował Jezus. Powiedziała im: wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli. Piotr i inny uczeń przybyli do grobowca. Biegli obaj razem, lecz inny uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobowca. Nachyliwszy się, ujrzał leżące płótna, jednak nie wszedł. Szymon Piotr przybył po nim, wszedł do grobowca i ujrzał leżące płótna i chustkę, która była na jego głowie, nie leżącą razem z płótnami, ale osobno zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł też inny uczeń, który przybył pierwszy do grobu i ujrzawszy, uwierzył, bo jeszcze nie rozumieli pisma, że musi zmartwychwstać. Odeszli zatem ponownie do siebie uczniowie. Maria stała płacząc na zewnątrz przy grobowcu. Gdy płakała, nachyliła się do grobowca i ujrzała dwóch siedzących aniołów ubranych na biało, jednego u głowy i jednego przy stopach, gdzie poprzednio leżało ciało Jezusa. Oni powiedzieli jej: kobieto, dlaczego płaczesz? Odpowiedziała im: wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. A to powiedziawszy, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, a nie wiedziała, że to jest Jezus. Jezus powiedział do niej: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona, uważając, że jest to ogrodnik, powiedziała mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus powiedział jej: Mario. Ona, odwróciwszy się, powiedziała mu: Rabuni, co się wytłumaczy, nauczycielu. Jezus powiedział jej: nie przytrzymuj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. Maria Magdalena przyszła, mówiąc uczniom, że widziała Pana i że to jej powiedział. Wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia, gdy drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie zgromadzeni byli z powodu obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął na środku i powiedział im: pokój wam. I to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok. Uradowali się więc uczniowie, zobaczywszy Pana. Powiedział im Jezus ponownie: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Gdy to powiedział, tchnął i powiedział im: weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komukolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu więc inni uczniowie: widzieliśmy Pana. Powiedział im: jeśli nie ujrzę na jego rękach znaku gwoździ, nie włożę palca mojego w znak gwoździ i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. Po 8 dniach jego uczniowie byli ponownie w domu, a z nimi Tomasz. Przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte. Stanął na środku i powiedział: pokój wam. Potem powiedział Tomaszowi: daj tu swój palec i oglądaj moje ręce. Daj twoją rękę i włóż w mój bok. Nie bądź niewierzący, lecz wierzący. I Tomasz odpowiedział mu: Pan mój i Bóg mój. Jezus powiedział mu: dlatego, że mnie ujrzałeś, Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli.
Wiele innych znaków Jezus uczynił w obecności swoich uczniów, które nie są zapisane w tej księdze. Te jednak zapisane są, abyście uwierzyli, że Jezus to Chrystus, Syn Boży, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu.